Klaunie, śpisz? Ta zabawka, którą mamy, nie wiadomo jakim cudem w ogóle ona znalazła się w tym worku. Co ty robisz? Ej, Łukasz, co robisz? O! Czy lubicie ze starym chodzić na grzyby? Ja kiedy byłem mały uwielbiałem. Jest to tak samo epickie jak gra Shakes and Fidget, czyli sponsor tego kanału. To Shakes and Fidget właśnie masz okazję stoczyć walki z najcięższymi przeciwnikami na całym świecie i stoczyć najbardziej epickie pojedynki, jakie świat widział. W grze czekają na ciebie magiczne mikstury, złoto, czasowe wydarzenia, o których będę informował was na bieżąco oraz wiele innych rzeczy, które musisz sprawdzić. Już teraz masz szansę zagrania ze mną, ponieważ dosyć często gram w tę grę oraz dołączenia do mojej gildii lub to właśnie na odwrót. To może ja właśnie dołączę do twojej gildii. Zapraszaj, a zobaczymy. Pisz wiadomości w Shakes and Fidget, a ja odpiszę. Wszystkie przeglądam. Został otwarty nowy świat, 51. I dzięki czemu mamy kod JackJ51, który jak piszecie otrzymacie 510 klejnotów, złota oraz, uwaga, 51 grzybów, czyli coś, czego bardzo potrzebujecie. Jak widzicie w mojej grze, ja nakupowałem masę grzybów, ponieważ ja potrzebuję do gry, żeby zbudować twierdzę. Wy potrzebujecie grzybów i wykorzystajcie mój kod. Jeżeli wpiszecie kod JackJ50, który może być wykorzystany tylko raz, to możecie się chwalić znajomym, a dodatkowo napiszcie to w komentarzu. I jeżeli sprawdzę, że faktycznie tak się stało, to będziecie mieć szansę na wygranie jednej z trzech kart PaySafe Card lub jakiejś do grania. Wybieram na sam koniec trzy osoby i są trzy karty o wartości 50 zł na różne gry, ale ja polecam wydać je na grzybki, ponieważ to jest bardziej potrzebne i zdecydowanie lepsze od jakichkolwiek innych gry. I to jest lepsze od jakichkolwiek innych gry na całym świecie. Polecam wam serdecznie Nice i wracamy do odcinka. A w trakcie zagramy trochę jak w ostatnim odcinku. Mamy kolejny dzień. Ja wstałem jakąś godzinkę temu, żeby jakieś filmy przygotować i montować. I zastanawiała mnie jedna rzecz przez całą noc. Co się właściwie wydarzyło? Mam to nagranie na komputerze i jest tutaj przede mną. Ale zanim je zobaczę, chcę zobaczyć jak tam klaun w ogóle, czy on wstał jeszcze. I zobaczcie. To zalega w tym domu i jest jakimś obiektem, które chce każdy zabrać. Nie wiem, o co tutaj chodzi w tym wszystkim i jakie jest powiązanie, ale... Zobaczcie. Klaunie, śpisz? Halo? Siemka, jak się spało? Chodź, stary. Zrobimy... O kurde. Dobra, poczekaj. To sieć? A ja ci zrobię herbatki, ponieważ jesteś gościem, pewnie chcesz czegoś ciepłego. To jest dopiero sposób na wydostanie się z łóżka. Powiecie widzowie, musimy z klaunem poruszyć dzisiaj ten ważny temat tego, co się stało w nocy, ponieważ ja się chcę go zapytać, dlaczego on chce ukraść tą zabawkę, bo to bez... Ej, nie podsłuchuj! Do siebie! Ej, no stary, pościel łóżko. No co jest? W chlewie się wychowałeś? Nie no, trzeba klauna nauczyć trochę kultury ze względu na to, że mieszka ze mną i to też, tego nie nauczymy, ale no weź klaun, przygarnąłem cię i daję ci wszystko co chcesz. Weź. Nie wiem co się stało tej nocy, ale klaun się zachowuje dziwnie strasznie. Co ty robisz do jasnej cholery? Uważaj na lampę. Ale to nie musi tam być, przecież ty tu śpisz normalnie. Dobra, musimy ci zrobić herbatę, to po pierwsze. Całe szczęście, że umiesz trzymać kamerę. Tyle z tego dobrego. Ja postanowię, dam ci melisę, ponieważ powinieneś się trochę uspokoić i w sumie sobie też. Dobra, chciałbym jeszcze, jak się robi herbata i straszny klaun czeka, rozkminić co to jest. Może to w środku ma jakieś schowane rzeczy. Patrzcie. Co jest? Halo? Zacznijmy rozpierdziel w całej grze i pokażę wam dlaczego jestem tak epicki, dlaczego mam tyle kobiet obok siebie. Chodzi o to, że cały czas na arenie robię taką smart misję, że pokonuję wszystkie. Kupuję sobie specjalne ampułki po 10 sztuk, żebym mógł pomijać 10-minutowe takie... O, wygrałem właśnie walkę. Żeby móc pomijać takie 10-minutowe przerwy, których muszę czekać po prostu na to, żebym mógł zawalczyć. I dzięki temu zdobywam szybko pieniądze, XP, a nam zależy najbardziej na poziomach, ponieważ od 25 otwiera się forteca i twierdza i wszystkie inne te rzeczy. I ja chcę to mieć. Plus salę rycerską. Tu jest.
Jak póki co widzicie, wygrywam cały czas z jakimiś goblinami, z jakimiś laskami, nie wiadomo co się dzieje, z właśnie z ośmiornicą, tego typu rzeczami. Ale to jest ski. A za mną w ogóle jest budynek. Specjalnie nagrywamy takie rzeczy w takich miejscach, żeby to było po prostu urozmaicone, żeby to było ciekawsze, a nie siedzenie nudne przed kompem, więc zostawcie za to łapkę w górę. Kod JackJ51 wbijajcie, ponieważ dostaniecie tam darmowe itemy. Kto by nie chciał darmowych itemów, a i tak wiem, że gracie w tę grę. Korzystajcie z linków w opisie. I uwaga, arena, mamy zadanie dnia, które polega na tym, że nawet na mnie nie patrz. Trzymaj, przeczytaj tę wiadomość, ale bez patrzenia. No dobra, twoja misja na dziś to marsz do zmurszałego lasu 3 razy. W porządku, teraz opuść to miejsce, pogwizdując niewinnie. Ale ironia, ja jestem w jakimś zapiziałym lesie właśnie w tym momencie. Śmieszny zbieg okoliczności w ogóle. No i ukończono 2 z 3 zadań, jeszcze jedno, a ja nawet nie wiedziałem, gdzie jest ten zapyziały las cały. Serio, nie mam pojęcia zielonego, gdzie on jest. Idziemy na arenę, zobaczyć, czy ktoś chce zawalczyć dzisiaj ze mną. Ej, oni mają zawsze zajebiste itemy i ja nie mam w ogóle, no nie mam takich itemów. No i dlatego przegrywam właśnie. Dobra, nowy towar i szukamy tych 10 ampułek. Właśnie dodaję jeden. A, to nie jest ampułka. To jest taki naszyjnik specjalny z takim czymś do picia, nie wiem. I trzeba znaleźć tego od cholery, bo dzięki temu pomijam czas. Jest 10, kupujemy. Mam jeszcze 300 monet, teraz już 212. Muszę tego kupić ile się da. I dlatego zdobywamy siano. Powtórzę jeszcze raz. Dobra. Nowy towar, cały czas szukamy, bo ja jeszcze się nie zorientowałem, na czym polegają te inne fiolki i tak dalej, ale wiem przynajmniej, że to coś daje mi możliwość pomijania czasu. To jest zarąbiste. Mam na 25 dni coś, ale nie wiem, co to jest w ogóle. Chciałbym zobaczyć. Nowy towar, szukamy jeszcze jedno. Potrzebne mi jeszcze, żeby mieć 32 i mogę swobodnie iść na arenę. Jest! Super! A problemem jest to, że na arenie zaraz skończą się piwa i nie będę mógł brać udział w bójkach i tak dalej. Ej, to jest śmieszne, bo to jest naprawdę zrobione w ten sposób, że bijecie się za piwa. Musicie się naładować piwem i dopiero się bijecie. W sumie jak wszędzie normalne to całkiem jest. Pomijamy, wygrywamy i to jest cała zasada mojej gry. Pomijamy, wygrywamy, a jak będzie forteca, twierdza i wszystko gotowe, to dopiero będziemy lecieć na wszystkich na całym świecie. Dobra. Kość słoniowa. Po co mi kość słoniowa? Czy już wykonaliśmy w końcu to zadanie dnia? Jeszcze nie chyba. Ja nie wiem, co to za las w ogóle. Nie wiem, jak do niego pójść. Napiszcie mi w komentarzu, jak pójść do tego lasu zapiziałego. Ej, i w ogóle docencie jedną rzecz. Jesteśmy tutaj w środku nocy. Tak naprawdę i nagrywamy dla was tą reklamę specjalnie, żeby nie było nudno. I to jest epickie. Jeżeli myślicie, że samo... Cały czas walczymy w karczmie. Dlaczego arena mówię na to? To jest karczma. Cały czas wygrywamy, bo musimy zdobyć ten poziom. To jest takie trochę upierdliwe, ale musimy 23 bić, 24 i 25 na tym jeszcze odcinku. Serio. Witaj. Ej, w ogóle zastanawiam się nad jednym, ponieważ klaun jest teraz w domu. On nie jest ze mną. Jest ze mną tylko Maciek za kamerą. I klaun jest w domu. Pytanie, co on tam robi teraz? W tym momencie. Czemu rzucasz na ziemię jedzenie? Co jest? No przestań rzucać rzeczami! Zostaw tą lodę. Co ty robisz? Przestań mi wyrzucać rzeczy. Ej, serio, co z tobą jest nie tak? Przestań wyrzucać rzeczy z lodówki. Przecież to jest do jedzenia, ktoś to będzie jadł. No tak! No przestań to wyrzucać, co jest z tobą? Coś jest dzisiaj z tobą nie tak po tamtej nocy, serio. Mówię całkowicie poważnie. Jeżeli chcesz tu mieszkać, to jest kilka zasad. Po pierwsze, bierz tą miotłę, która jest tam w przejściu i sprzątaj w tym momencie to, co wyrzuciłeś. Nie ma zasad. Są zasady i w dupie mam, że nie ma zasad. Idziesz po miotłę i sprzątaj. Trzymaj. Masz to. Bierz to w tym momencie. Bierz tą miotłę. Masz. Co wolisz, szufelkę i na kolanach to robić? No, ja nie wiem, co jest dzisiaj z tym klaunem, ale jest jakiś nienormalny. Albo chce się bawić w ten sposób, ale ja nie rozumiem. Patrzcie na to, no. Na ziemi się to robi, na ziemi! Na ziemi się to robi, a nie na ty. Ja nie mogę z tobą mieszkać, serio. Niech mi ktoś powie, że to było normalne zachowanie. Co on robi w ogóle? W sensie wyrzuca mi jedzenie z lodówki. Posprzątałeś już? Co do cholery jest z tobą nie tak? W sumie to zabawne poniekąd. No i dobra, podoba mi się to teraz. Poczekajcie, usiądziemy i zobaczmy, co dalej zrobi. Jestem tutaj razem z klaunem. Przepraszam was za jako, bo to jest salon. Ale musimy pogadać o tym, co się wydarzyło wieczorem. Musisz mi, stary, wyjaśnić jedną rzecz. Dlaczego wziąłeś tę lalkę, mimo że ci nie pozwoliłem? Co jest w niej takiego dziwnego? Nie rozumiesz, ja jej nie wziąłem.
Mój brat po prostu przyszedł w nocy. Jak? Chciał ją zabrać. To jest największe farmazon, jaki słyszałem w historii. Mam drzwi specjalnie zamykane i klucze od wewnątrz. Nikt nie mógł wejść, chyba żebyś go wpuścił. A druga rzecz, przecież to ty miałeś to. Ty miałeś walkę w ręku. Tak, bo chciałem mu ją wyrwać. Dobra, w tej całej sytuacji chodzi o to, że ta zabawka, którą mamy, nie wiadomo jakim cudem w ogóle, ona znalazła się w tym worku. Co ty robisz? W moim mieszkaniu się nie pali petów, posrało cię? Co jest to u mnie tak? Zapalił przed chwilą szluga w moim mieszkaniu. Ej, nie, oddaj to w tym momencie, oddawaj tego, dawaj szluga. Nie dam ci, dlaczego palisz papierosy w ogóle? Myślałem, że jesteś dobrym klaunem. Co jest nie tak dzisiaj z tobą? Robisz wszystko inaczej niż zwykle. Bo jestem zdenerwowany. Na co? Na wszystko. Jak możesz być zdenerwowany? Przyjąłem cię do mieszkania, masz gdzie mieszkać, nic się nie dzieje kompletnie. Masz pan dosyć. Jak możesz mieć dosyć po jednej nocy, jak cię przygarnąłem? Ej, to co proponujesz? Jakby, co zrobić, żebyś był w lepszym humorze? Czy masz tu może jakiś monitoring na korytarzu? Nie mam dostępu przecież do monitoringu na korytarzu, bo nie jest mój. Ale wiem, jak to sprawdzić z drugiej strony. Chodź, zobaczysz coś. Chodzi o to, że z Maćkiem razem przyjęliśmy klauna i jesteśmy parę odcinków do przodu, o czym nie wiecie, ale okazały się dziwne rzeczy z klaunem. Czy ty też masz podejrzenie, że on się jakoś nienormalnie zachowuje? On się dziwnie zachowuje, ja ci cały czas mówiłem o tym ostatnio. Stary, on jara... Nie możemy tego mówić, to jest drugi odcinek. Nie powiemy tego jeszcze. On robi bardzo złe rzeczy, które zobaczycie dalej w odcinkach, ale musimy coś zdradzić widzom. Skoro cały czas gramy w to, cały czas leci gra, to musimy coś zdradzić. Co zdradzamy z tego, co on zrobił ostatnio? Co zrobił takiego chorego? Czekaj, bo to jest... To, że ci rozrzucał rzeczy po mieszkaniu? Tak, to jest rzecz, którą możemy wam powiedzieć, że pewnego ranka, jak się obudził ten klaun, poszliśmy do niego, zaczął rzucać rzeczami po całym mieszkaniu i wysypywać rzeczy z lodówki. I się chamsko odzywać? Dokładnie, chamsko odzywać i zachowywać. Ja nie rozumiem dlaczego. To jest... Szykuje się bardziej, stary, że ten klaun jest, chyba nas albo przestaje lubić, albo jakiś, robi nam jakiś żart po prostu, czy podstępem się dostaje. Ja ci cały czas mówię, że on się dziwnie zachowuje. Ale tak nie było na początku, teraz jest tak dziwnie właśnie. Kurde. Jest mega dziwne. Życie jest mega dziwne. Życie jest dziwne. Życie jest dziwne. Życie jest do dupy. Zostawiliśmy klauna z lalką w domu. Witaj. O kur. Ej. No to pozamiatane. Stąd gra. Ej, jak on skapnie się, że to jest w tej szafce, do której odłożyliśmy, to jest po nas. Chyba, to on weźmie to i ucieknie. To jest jedyna rzecz, która na niego działa. Nie, jak ukradnie nam lalkę, to będzie naprawdę przesrana. Witaj. I nie wiadomo, co ona skrywa w sobie. Ta lalka właśnie ma tajemnicę, jakąś moim zdaniem. O kurde. Ona cały czas jest nieodkryta. My musimy rozwiązać tam, co chodzi. Pamiętasz znaleźć kartę pamięci w niej? Tak. Tak! My nie zobaczyliśmy tej karty pamięci. Nie zobaczyliśmy jeszcze. O kurde. A tam coś mogło być na tych kartach pamięci. Ej, musi coś być. Ej, stary, dobra, to jest lipa w tym układzie. Ja muszę szybko grę kończyć. Mam jeszcze... zagram tak, żeby zdobyć 25 poziom. I dopiero wtedy musimy biec do domu jak najszybciej. Dobra, idąc dalej w karczmie, mamy 461 zł i 4099 grzybów. Chyba kupię sobie następnym razem znowu więcej grzybów, bo kończą mi się. Dla mnie 4000, ja chciałbym mieć 7000. To by było optymalnie, bo mogę wszystko kupować. Poziom 24. Jak my szybko poszliśmy w ogóle, zaczęliśmy gadać. Ja sobie tam klikałem walki cały czas po prostu jedną ręką. I stary, mamy 24 poziom właśnie. Zajebiście. Gorzej jak tu doktor Plaga gdzieś będzie właśnie tam. Jak on przyjdzie, bo jest noc. I tak szumią drzewa wszędzie. Nie kuć losu. No, ja już czuję, bo my nic nie widzimy. Ja to czuję, że się napleta. Witaj. Ja też. Dziękuję. Ale to długie jest. No, bez kitu. Zrobiło się jakoś tak ciemniej niż zwykle. Tam jeszcze, pewnie. W tej małej dziurze. Ja pierdziele. Jezu, i tak wystawiam rękę i mi coś wciąga. Dobra, ej, chodź, bierzemy kamerę i idziemy tam zobaczyć. Ja będę grał jednocześnie. Idąc dalej sobie gramy, a idziemy do tamtego miejsca, żeby zobaczyć, czy ktoś się tam chowa w środku. Ej, jestem jak taki nerd dziecko, który idzie na jakieś zakupy z rodzicami, czy gdzieś w jakieś miejsce i muszę grać w tę grę. Serio. Kwatery robotników, stary! Zbudowałem twierdzę pierwszą, ogarniasz? Uuuu! Zobacz, patrz. Mam twierdzę?
I teraz ten. Ale zajebiście, osiągnęliśmy to, co chciałem. A teraz zobaczmy, co jest. Jezu, by tam nic nie było. Ja przerywam grę na chwilę. Ej, tu leży jakiś wór, bo Jezus Maria, nie lubię takich rzeczy. Spójrz tam. Jakiś dziwny zapach jest. Czuję, jak mi się kurwa umył Head & Shoulders. Serio. Reklama Head & Shoulders. Serio? Mam taki zapach. On jest taki, wiesz jaki to jest zapach? Czy taki, tak, taki miętowy. Po fryzjerze, ale taki... No. Czuję taki zapach dzisiaj, serio. Ej, dobra, to teraz stojąc jeszcze przy tym miejscu, okazało się, że tam nic nie ma, budujemy twierdzę. I uwaga, kamieniołom budujemy, bo potrzebujemy surowców. Teraz najważniejsze jest kamień i drewno. Kamień i łom. Kamień i chuj w ręce. No, przechodzą jakieś rzeczy. No stary, najgorzej, stoimy na samym środku. Ja będę sobie tak powoli szedł, bo muszę to budować cały czas. Okej. Okay. Póki do dziury nie wpadniemy. Musiałem pójść jeszcze zdobyć trochę pieniędzy i był teraz jakiegoś typa na arenie nakurzam, ale chyba przegram tą walkę, mam wrażenie. Chociaż? Nie, jest szansa, ale strasznie długo to trwa, co jest? Udało się wygrać z nim! Ej, to był jeden taki naprawdę mocny, epicki typek, którego się nie dało. Mam plus 10 do lasek, do wyrywania lasek, mówię wam, zróbcie, tak samo będziecie mieć. Patrzcie, ja mam plus 10 do wyrywania lasek. Zbrojownia, zobaczmy co tutaj się zmieniło, dodamy siły wytrzymałości, bo mamy dużo monet. Trzeba to zwiększać za każdym razem, pamiętajcie, trzeba wszystko, o wszystko dbać w tej grze po prostu, aby otrzymywać najlepsze poziomy i mamy 25 poziom i nie pamiętam kiedy to się stało, przyznam wam szczerze. Więc w ogóle miałem jakby na tym zakończyć, ale idziemy dalej. Ja chcę poziom 26, idziemy do doktora Abawundu. Abawundu? Abawundu, on się nazywa tak, Abawundu. Czegoś tak, nie, wie, jak, nie pamiętam jak on się nazywa. O nie, i wyczerpaliśmy właśnie limit kręcenia kołem przez to. Odkrywamy też jeszcze jakąś książkę. Nie wiem, do czego jeszcze ona służy, ale zgromadź 1000 tych punktów takich. Gabinet magii, twierdza. Tutaj się wszystko buduje. Przyspieszymy to grzybami. I jak zauważyliście już, to kupiłem, mam 7000 grzybów. Czy wy wyobrażacie sobie, że ja wydałem kilka tysięcy złotych na tę grę w ciągu ostatniego, nie wiem, 2 tygodni? Kilka tysięcy, więc... Weźcie ten kod i zdobędźcie dla siebie 51 grzybów za darmo. Bo kupienie 7000 grzybów kosztuje kupę siana. Chociaż z drugiej strony nie aż tyle, bo przydaje się bardziej. Serio. Więc kupujcie grzyby, są fajne. Stary, mamy wielką twierdzę teraz. Taką gigantyczną. I mamy namioty dla naszych rycerzy i dla wszystkich, żeby ich szkolić. Mamy zbrojownię, mamy drewno, buduje się w szybkim czasie kamienie. Mamy 46 tysięcy kamieni. Ciekawe skąd one się tam wzięły. Kto kupił taką rzecz? Dobra, była promocja, bo 130 zł i kupowałeś 50 tysięcy drewna i kamieni. Ogarniacie to? To była mega promocja, tak szczerze, bardzo mocna. I wykorzystałem ją, jest zarąbista i mi się przydała do twierdzy. Zbrojownia... Stary, bo to mnie ćmy atakują. Afrykańska ćma. Obrzydliwa. Dobra, ja to stawiam, stary. I to jest koniec. Wracamy do klauna, zobaczyć co on wali w domu, a was zapraszam do dalszej części tego odcinka. Albo dziękuję wam za oglądanie. Nice!